Udział w zawodach to nie tylko możliwość porównania swoich umiejętności pływackich, to okazja do świetnej zabawy. W weekend uczniowie raciborskich szkół i przedszkoli rywalizowali na pływalni SMS-u. W sobotę na pływalni Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego odbyły się mikołajkowe zawody pływackie dla najmłodszych. Uczestnicy zawodów na basenie czują się jak ryby w wodzie. Nauka, pasja, czerpanie radości z postępów i ciągłe rozwijanie swoich umiejętności to ważne cechy przyszłych sportowców. Chcemy pokazać, że można się świetnie bawić poprzez sport, że następuje wspaniała integracja poprzez sport i że jest okazja poznać nowych kolegów, koleżanki poprzez zabawę. Zabawa, która może doprowadzić do sukcesu. Wśród zaproszonych gości jest Ryszard Wolny, olimpijczyk. To taki wzorzec, ideał, do którego gdzieś możemy tam dążyć, pracując w różnych obszarach, bo Wolny Ryszard też zaczynał od pływania, czyli od ogólnorozwojówki. Możemy wybrać tą dyscyplinę sportu, która będzie nas pasjonować, która da nam ten sukces wymarzony. Zabawa, sport, efekty, to takie przewodnie hasła. Swoje umiejętności pływackie zaprezentowały grupy przedszkolne oraz uczniowie klas 1-3. Na dystansie 50 metrów stylem dowolnym, grzbietowym, klasycznym i motylkowym rywalizowały klasy 4-6. Również uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych pokazali swoją determinację i umiejętności pływackie. Chcemy pokazać, że nic nas nie różni, że sport jest bez granic, że sport łączy. Mamy dzieci, te najmłodsze, 4-5-letnie, ale mamy też dzieci z różnymi dysfunkcjami. Mamy świadomość tego, że czasami te dzieci przychodzą do nas na korektywy, na to, żeby wziąć udział w jakichś takich zajęciach sportowych, które mają poprawić ich stan zdrowia. Ale przecież są paraolimpiady i tutaj też można myśleć o sukcesach, o efektach tej codziennej ciężkiej pracy, tym razem w wodzie. Zwycięzcy poszczególnych dystansów otrzymali nagrody i dyplomy, a Mikołaj nagradzał wszystkich uczestników sportowych zmagań prezentami. Mikołajkowe zawody odbyły się pod patronatem starosty Raciborskiego oraz prezydenta miasta Racibórz.